radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja! I dobroć Jego wysławiajmy. Alleluja! Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy. Alleluja! Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki. Alleluja! Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja! I dobroć Jego wysławiajmy. Alleluja! Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Kochani siostry i bracia, trzecia niedziela Adwentu, niedziela Gaudete, czyli niedziela radości. Dzisiaj radujemy się, bo nasz Pan przychodzi. Przychodzi nie tylko w Bożym Narodzeniu, ale też obiecuje przyjście na końcu czasów. I to przyjście to nie będzie przyjście, którego mam się bać, ale mam się radować, bo obiecuje nam szczęście wieczne. Niech ten czas przygotowania Adwentu i ta msza święta pomogą nam, aby rzeczywiście ten czas był czasem radości. A ta niedziela niech nam to przypomina. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Kyrie. Módlmy się. Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego. Spraw, abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, abym obwieszczał rok łaski Pańskiej. Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubienica, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Oto Słowo Boże. Bo niech będą dzięki. Raduj się duszą w Bogu Zbawcy moim. Raduj się duszą w Bogu Zbawcy moim. Wielbi duszę.
dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, odtąd bowiem błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Raduj się duszo w Bogu Zbawcy moim, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Raduj się duszo w Bogu Zbawcy moim. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Raduj się duszo w Bogu Zbawcy moim. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Bracia, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne, zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca was całych, aby nietknięty duch wasz, dusza i ciało, bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa. On też tego dokona. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Duch Pański nade mną posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim. Alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Tak jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: ja nie jestem Masjaszem. Zapytali go: cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: nie. Powiedzieli mu więc: kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Powiedział: jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzin odwiązać rzemyka o jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
ani siostry i bracia w Chrystusie Panu, dzisiaj Jan Chrzciciel daje o sobie świadectwo. Mówi, kim jest. I Jan wie, kim jest, jaka jest jego tożsamość. Wie, co o sobie powiedzieć. I dla nas to jest nauka. O jakie my świadectwo dajemy o sobie? Jako chrześcijanach, jako ludziach ochrzczonych, jako ludziach wierzących. Jakie jest nasze świadectwo? Jak pokazujemy się światu? Kim jesteśmy? Czy kiedykolwiek usłyszeliśmy swój głos kiedyś na jakimś nagraniu? Czy widzieliśmy siebie w lustrze? Czy popatrzyliśmy się na siebie? Czy wiemy, jak się zachowujemy? Kim jesteśmy? Bo bardzo często to, co o sobie myślimy, nie jest tym, jak się światu przedstawiamy. I bardzo często nasz obraz samych siebie nie jest tym obrazem, o którym my myślimy. Kochani, dzisiaj obchodzimy Niedzielę Radości. I czasami jak mówię kazania, czy stoję właśnie w tym miejscu i patrzę na ludzi, to tak wielu ludzi, którzy przychodzą do kościoła, ma tak skwaszone miny, jakby byli w tym kościele za karę. Jakby ktoś ich zmusił, że muszą iść do tego kościoła, że muszą być na tej mszy świętej, a woleliby być gdzieś indziej. Nie ma radości. Jak rzadko my, Polacy, my się uśmiechamy. Jak rzadko my, Polacy, pokazujemy radość z naszej wiary. Jak rzadko to nasze świadectwo jest świadectwem, że jesteśmy szczęśliwi i że wierzymy. Moja babcia, prababcia świętej pamięci powtarzała kiedyś, że według niej Pan Jezus nigdy się nie uśmiechał. A ja mówię, babciu, to za bzdura. Chrystus musiał się uśmiechać, bo to jest w naturze ludzkiej. A skoro był człowiekiem, to musiał się uśmiechać. Inaczej tylu ludzi by za nim nie poszło, nie zaufałoby mu. Panie, siostry, bracia, czy jest w nas radość? Czy dajemy świadectwo Bogu jako szczęśliwi chrześcijanie, jako ci pełni radości? Czy nasze świadectwo jest prawdziwe? Ktoś mógłby powiedzieć, księże, ja mam takie ciężkie życie, tyle mi się w życiu dzieje, ja jestem tak... Prawda, każdy z nas ma swoje problemy. Ale dlaczego skupiamy się tylko na tym, co złe? Dlaczego nie dziękujemy Panu Bogu za to, że się obudziliśmy? Za to, że mamy posiłek na stole? Za to, że mamy co się ubrać? Za to, że mamy dach nad głową? Dlaczego skupiamy się zawsze na tym, co złe? Czasami się mówi o Polakach, że jesteśmy takim narodem, który ciągle narzeka. Bo skupiamy się tylko na tym, co złe. Jakie świadectwo tym zachowaniem dajemy? Spróbujmy małymi kroczkami zbliżać się do tej radości. Uśmiechnąć się do siebie nawzajem. Powiedzieć dobre słowo. Nie mieć ciągle tylko skwaszonej miny. Jakby nasze życie było ciągłą torturą. Dajmy o sobie autentyczne świadectwo człowieka, który raduje się z tego, że jest człowiekiem Bożym, tak jak Jan Chrzciciel. Niech ta Niedziela Radości nam o tym przypomina. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znamię Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Żywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków.
Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zgromadzeni na świętej wieczerzy, aby słuchać słów Pana, skierujmy teraz do Niego pokorne błagania w intencjach nas samych i całej ludzkości. Niech Kościół oczekuje Pana, nieustannie trwając na modlitwie. Ciebie prosimy. Niech rządzący naszą ojczyzną zabiegają o pokój i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niech spowiednicy promieniują darami Ducha Świętego i przybliżają miłosierne oblicze Pana. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niech przystępujący do sakramentu pokuty z pokorą i skruchą doświadczą Bożej bliskości i czułości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niech wierni zmarli osiągną radość nieba i szczęście wieczne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niech nasza wspólnota odnajdzie prawdziwe szczęście i radość w spotkaniu z Panem na liturgii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W chwili ciszy zanieśmy do Boga nasze własne intencje. Ciebie prosimy. Panie. Panie Boże Wszechmogący, wysłuchaj tych modlitw, a jeśli są zgodne z Twoją wolą, niech pomogą nam z radością stanąć przed Tobą na końcu czasów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes. Laudate Dominum. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy nieustannie składali Tobie naszą ofiarę, której spełnia się ustanowiona przez Ciebie tajemnica Eucharystii i dokonuje się dzieło naszego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego przepowiadali wszyscy prorocy. Dziewica Matka oczekiwała z wielką radością. Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu. On pozwala nam z radością przygotować się na święto Jego narodzenia, aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Bo z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis funcere et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Jego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego.
Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: Jeszcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Bribafem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bóg tak nas umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen.
pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Quitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quitolis peccata mundi, dona nobis pacem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Archanioł Boży Gabriel, posłan do Panny Maryi, z majestatu Trójcy Świętej, tak sprawował poselstwo knie. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna. Z majestatu Trójcy Świętej, tak sprawował poselstwo knie. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna. Módlmy się. Prosimy Cię, najłaskawszy Boże, abyś mocą tego sakramentu oczyścił nas ze złych skłonności i przygotował na zbliżające się święta. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jeszcze tylko tydzień pozostał do świąt Bożego Narodzenia. Pamiętajmy o tym, żeby przygotować w szczególności nasze serca. Nie tylko nasze domy, ale przede wszystkim nas wszystkich. Abyśmy godnie mogli powitać naszego Zbawiciela. Niech ten ostatni tydzień Adwentu będzie dla nas błogosławieństwem i czasem łaski. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Weselcie się, nasz Zbawiciel przychodzi, woda życia, zdrój na pustyni. Wody Jordanu, weselcie się, nasz Zbawiciel przychodzi, woda życia, zdrój na pustyni.